Cześć! W poprzednim filmie mówiłem o pokorze. Dziś porozmawiamy o uporze. Jak to możliwe, że dwie przeciwstawne cechy są nam potrzebne w nauce gry na pianinie? Odpowiedź jest prosta. Tak jak w życiu. Ważne, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach pokornie robić co należy, a w jakich przeciwstawiać się trudnościom, z determinacją dążyć do celu. Jak kształtować w sobie upór, by nie zrezygnować z gry na pianinie przy pojawiających się trudnościach? Tego dowiesz się już za chwilę. Upór, determinacja, sukcesywne dążenie do celu to zdecydowanie pożądane cechy. W nauce gry na pianinie będzie momentami trudno, będą chwile zwątpienia. Trzeba by tutaj zadać sobie pytanie, czy poziom determinacji jest czymś stałym? Czy może możesz w jakiś sposób go kształtować? Oczywiście, że możesz. Musisz tylko wiedzieć, jak to robić w kontekście gry na pianinie. Warto już od samego początku uczyć się w taki sposób, by jednocześnie kształtować postawę, która pomoże przetrwać momenty zwątpienia. Na pewno pójście na łatwiznę podczas ćwiczeń takiej postawy nie będzie kształtować. Jeśli chcesz przetrwać kryzys, który prędzej czy później przyjdzie, musisz samodzielnie dyscyplinować się podczas codziennych ćwiczeń do trudniejszych, lecz słusznych rzeczy. W ten właśnie sposób możesz codziennie hartować się w swoim uporze i dyscyplinie. No dobrze, ale co konkretnie możesz zrobić, by trenować swój upór? Możesz przyjrzeć się dokładnie mojemu kursowi Zasady skutecznej nauki, który dostępny jest na tym kanale, a dla ułatwienia podam link w opisie poniżej. W tym kursie jest masa zasad, które wprowadzają pewnego rodzaju reżim podczas ćwiczenia. Ćwicząc w sposób zaplanowany, uporządkowany, oddzielasz się od swoich emocji, walczysz z nimi. Nie spędzasz czasu robiąc tylko i wyłącznie to, na co masz ochotę, lecz idziesz według planu prowadzącego bezpośrednio do celu. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to wprowadzić sobie reżim, jeśli chodzi o planowanie tego, kiedy chcesz ćwiczyć. Moi uczniowie, wiedząc, że mają lekcje co tydzień, chcą tę lekcję wykorzystać, więc planują sobie minimalną ilość ćwiczeń pomiędzy lekcjami. W ten sposób realizują plan, który założyliśmy na ostatniej lekcji. Takie podejście daje fantastyczne rezultaty. No i oczywiście gwarantuje naukę bycia upartym w dążeniu do celu. Prawda jednak jest taka, że co byśmy nie robili, kryzys przyjdzie tak czy inaczej. Jeśli będziesz w gotowości go przyjąć i uprzeć się, że po kryzysie wrócisz do aktywnych ćwiczeń, zapewniam Cię, przejdziesz go lekko i nic złego się nie stanie. Kryzysy są wpisane w proces nauki i się przed nimi nie uchronimy. Trzeba jednak uparcie z nimi walczyć. Aby nie kończyć tego filmu tak pesymistycznie, warto uświadomić sobie, że kryzysy są czymś normalnym. A w następnym filmie powiem Ci, co robić, by każdy kryzys przerodzić w szansę. W związku z tym, z radością mogę życzyć Ci miłego grania.